W dzisiejszym filmie wnętrza boho, czyli coś dla miłośników przyrody, ciepłych wnętrz i naturalnych materiałów. Jeśli cenicie sobie poczucie swobody i przytulności, a dodatkowo marzycie, by wasze wnętrze zamieniło się w roślinną dżunglę, koniecznie zostańcie z nami. Dzisiaj zaprezentujemy wam gotowe aranżacje w stylu boho. Jakub Śliwiński, zapraszam na film. Styl boho lubi stonowane aranżacje bazujące na odcieniach bieli i beżu. Dlatego jako bazę pierwszej aranżacji wybraliśmy beżowy narożnik Mango i meble z kolekcji Orient, których ciekawe, ryflowane fronty przywołują na myśl właśnie orientalny klimat związany i kojarzony ze stylem boho. Charakteru boho z pewnością dodaje wnętrzu wiszący fotel Nidon, wykonany z plecionej liny oraz półka Poprad, swoim kształtem przypominająca drzewo i oczywiście nawiązująca do natury. Jej wyjątkowa forma na pewno przykuje uwagę gości, a ułożeniem książek według kolorów możemy dodatkowo podbić jej design. Całość dopełniają drewniane detale w postaci podstawy stolika Metis oraz wiklinowa lampa i doniczka. Druga aranżacja to propozycja dla miłośników kolorów i niebanalnych połączeń. Kolekcja Portogrande o różnobarwnych frontach w połączeniu z musztardowym narożnikiem Luzi ożywiają pomieszczenie, nadając mu jednocześnie radosnego charakteru. Zestaw dwóch stolików Sham posiada efekt postarzenia. Stoliki mają przetarcia i niedomalowania i właśnie dzięki tym niedoskonałościom nawiązują do stylu boho. Uwagę przyciąga także ich niespotykana, niejednolita tekstura blatów. Pozostając przy naturalnych materiałach, ciekawym dodatkiem do aranżacji będzie również skórzana pufa Koniak Rodeo, posiadająca wykończenia ze skóry naturalnej. Pufa dodatkowo ociepli wnętrze. Czas na propozycję aranżacji sypialni. W pierwszym wnętrzu postawiliśmy na zastosowanie drewnianych detali. Centralnym elementem wnętrza będzie oczywiście drewniane łóżko Provance, które przykuwa uwagę dzięki swojemu zagłówkowi. Specjalnie zastosowany efekt postarzania wydobywa naturalne piękno drewna. Z drewnianymi wstawkami zagłówka idealnie współgra komoda Ashton, której front, według mnie, to prawdziwe dzieło sztuki. W aranżacjach boho możemy postawić również na nietypowe rozwiązania. Stolik zamiast szafki nocnej? Dlaczego nie? Stolik Portofino swoim designem przypomina drewnianą tacę wspartą na metalowych nóżkach. Jego nietypowa forma nadaje pomieszczeniu lekkości. I podobną funkcję pełni biały podnóżek Sara, który jest obszyty luźną tkaniną. Cała aranżacja utrzymana jest w odcieniach brązu i beżu, co czyni pomieszczenie przytulnym, czyli dokładnie takim, jakim właśnie powinna być sypialnia. Jeśli wolicie ciemniejsze wnętrza, to postawcie na mocniejsze akcenty kolorystyczne w postaci ciemnego popielu. Łóżko Elanda i fotel Toro współgrają ze sobą idealnie. Mimo że fotel Toro przeznaczony jest docelowo do ogrodu lub też na taras, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać go w aranżacji salonu bądź też sypialni. W stylu boho takie inspiracje są jak najbardziej na miejscu. W zestawieniu wykorzystaliśmy również meble z kolekcji Maze, których fronty posiadają nietypowe żłobienia. Ich kształt może na pierwszy rzut oka kojarzyć się z plecionymi nićmi, a te to oczywiście materiał, który w 100% lubi się z boho. Pamiętajmy, że na efekt końcowy aranżacji w dużej mierze wpływają dodatki. Nie bójmy się zatem dywaników w etniczne wzory i lamp z drewnianymi abażurami. Wnętrza boho to także rośliny doniczkowe i ich ciekawe osłonki wykonane z naturalnych materiałów. Wszystkie meble, które wykorzystaliśmy do aranżacji wnętrz, znajdziecie w linku poniżej. Dajcie nam znać, która z prezentowanych inspiracji spodobała wam się najbardziej i dlaczego. Czekamy na wasze komentarze. Do zobaczenia.